Cześć, witajcie w dzisiejszym odcinku testy John Deere'a. Zobaczcie, co tutaj mamy. 6R195 od dealera Fricke. Dziękuję bardzo za możliwość przetestowania takiej maszyny. Tutaj u nas niedaleko w Ostrowi Mazowieckiej nowy oddział powstał w zeszłym roku. Właśnie Fricke. I jeżdżą maszyny po testach. Także bardzo fajna sprawa, że przyszli klienci mogą sobie przetestować. Dzisiaj jest mi dane właśnie również to zrobić. No i co, także ja wsiadam tam, zrobiłem sobie już połowę pola, tutaj już zrobione, robimy po rzepaku, niszczymy samosiewy, bo już no bardzo duże urosły, zobaczycie. Także co, ja idę. Właśnie teraz sobie podjechałem, żeby wziąć kamerę. Tutaj przedstawiciel mi wszystko już wytłumaczył, opowiedział wady i zalety tego ciągnika. Całą obsługę tutaj mi pokazał. No i coś więcej już wam odpowiem podczas pracy, także działamy. No i zobaczcie, mam tutaj linię sobie porobiliśmy. I automatyczne uwrocie ma ten ciągnik. Sobie tutaj to sprawdzałem. No i wam powiem, że super sprawa. Naprawdę tutaj operator nawet nie jest potrzebny. Gorszy problem tylko to ustawić, bo nie wiem, czy tutaj bez przedstawiciela od John Deere Polska. Teraz już sam chyba bym nie dał rady tego tutaj zaprogramować, trochę jest to skomplikowane. Ale już drugi raz, trzeci, myślę, że bym zapamiętał. Dobra. Trochę nam za późno opuszcza, ale to też wszystko kwestia ustawienia. Trudno, najwyżej zagłówek większy będzie. No i co tutaj mogę powiedzieć? Na pewno to, że lepiej idzie od 724. Bo zobaczcie. Do 15 na godzinę się rozpędza i nie robię tak wcale płytko. Bo chcę te samosiewy wymieszać dobrze i zerwać je, żeby one usychały, żeby nam nie odbiły. Zobaczcie, 15,5 nawet. Ale damy tak 13, będzie optymalnie. No 7,24 tylko tak do 13 szedł, jak głębiej to 12. Sztywny jest, naprawdę sztywny. Ta masa robi tutaj swoje. Niby koni ma mniej od 7,24, no ale jednak tu już jest masa, tu już jest duży koń, który nam to wszystko ciągnie. No w tym wyposażeniu podoba mi się ten ciągnik, wam powiem. John Deere do mnie nie przemawiał wcześniej. Mamy go tutaj też na automatycznej skrzyni. No i wam powiem, fajnie ona tutaj pracuje. Można ją śmiało porównywać z Vario. Też jest bardzo intuicyjna. Dodaje nam obrotów wtedy, kiedy właśnie potrzebuje. Mamy tutaj dużo funkcji, których nie ma wszędzie. Na przykład mamy tempomat tylnego womu, czyli tak jakby mamy stałe obroty. Do 540 nam się tylko zwiększają, no a później obroty możemy, obroty mamy na przykład maksymalne. Dobra, zaraz, bo już się zbliżamy do uwrocia. A, musimy przeskoczyć. O, żeby nam nie wjechał tutaj w tą ścieżkę, tylko w tą, co nie jest obrobiona. Musiałem złapać, bo tutaj zobaczcie, za małe może zrobiliśmy uwrocie. Tutaj mamy rów. On pod skosem idzie i było dobrze, dwa razy złapałem. Czyli teraz sobie ręcznie tutaj wjedziemy i włączymy. O, teraz tam będzie, na tamtym zagłówku sobie to zrobimy. Na przykład tempomat chodzi o to, że
możemy gazu dodawać do końca, tylko do 540 nam obroty wałka ustawi. No dużo tutaj funkcji mi pokazywał przedstawiciel, o których już w większości zapomniałem, żeby wam tutaj pokazać, ale naprawdę ciekawe to jest. Dużo ma takich smaczków, że tak powiem. No ciekawy jest to ciągnik, może zmieni to moją opinię o John Deere, ale odkąd wprowadzono ten joystick, no i ta skrzynia AutoPower, śmiało może tutaj z Fendem konkurować. Naprawdę bardzo przyjemnie się nim robi. Jest dosyć zwrotny. Wcześniej myślałem, że John Deere są właśnie takie duże kolosy, którymi ciężko będzie na przykład szło siać, ale widzę, że nie, że są to zwrotne ciągniki. Dobra, teraz musimy wjechać. Zrobimy 0, nie, 1 przejście, żeby nam wjechał tutaj w to nieobrobione. To teraz zobaczycie, jak to tutaj działa. No i ciekaw jestem spalania, bo na razie wychodzi porównywalnie z 7.24. Tutaj komputer nam pokazuje 5.8 na hektar. 6 litrów. Ciekawe, czy to się faktycznie pokrywa. Na koniec zalejemy sobie, bo był do pełna podobno zatankowany. No, zobaczcie, sam nam zwolnił do danej prędkości, którą wcześniej ustawiliśmy. Ale coś tutaj mi się przesunęło, kurde. Spróbujemy jeszcze raz. Nie wiem czemu, tak wszystko dobrze szło do tej pory. Jeszcze raz sobie wjedziemy, żeby wam pokazać. W joysticku też mamy rewers, taki sam jak wszędzie, tutaj guzik aktywacji w lewo. No i w prawo też tak samo tempomat. Już tak byłem przyzwyczajony z Fenda i tak tutaj to jest. Dobra, zobaczymy, jak to teraz wyjdzie. O, teraz powinno być ok. Już maszynę mamy i tak podniesioną. O. Zrobiliśmy najpierw granicę pola i do tego momentu nam tutaj podjeżdża na uwrociu. No i wybraliśmy ścieżkę, w którą ma wjechać. Teraz zobaczcie, jak sobie fajnie wyprostuje tą talerzówkę. No i już by mógł opuszczać, tylko jest ustawione, że później, ale już nie chcę tutaj nic przestawiać, bo coś źle zrobię i nie będzie to działać. No i tak to idzie robota, naprawdę całkiem tutaj sympatycznie. Trochę się tylko nie mogę przyzwyczaić, że tutaj nic tutaj nie mamy, że jest to przeniesione na słupek. No i poza tym co? Tutaj mamy pewnie lodóweczkę, bo widzę, że tu jest jakiś przycisk aktywacji. Tutaj mamy ustawienie obrotów silnika, pamięć obrotów silnika. Tutaj możemy sobie sekwencje wszystkie zaprogramować, czyli tak samo jak te funkcje go i end z Fenda. Sterowanie radiem, klimatyzacja, tutaj podnośnik, przedni won tylny. No i tutaj mamy dwa przyciski od hydrauliki, tutaj jeden przycisk od hydrauliki, tutaj też podnośnik, tutaj dodatkowy joystick, pewnie
od hydrauliki, ale od wszystkiego. Patrzę, że tutaj też nawet jest rewers, tutaj możemy też sobie wszystko zaprogramować. Tutaj w joysticku też wszystko, co chcemy. No i co ciekawe, A może być tak jakby dwie oddzielne funkcje, czyli tak jak tutaj mamy górę od A i dół od A, to możemy sobie dwie różne ustawić, czyli nie, że jedną funkcję i sterowanie tylko jedną funkcją. To też jest super sprawa. No i wszystko tutaj możemy programować, tutaj agresywność jest w skrzyni. O, tu jeszcze mamy C i D, co ciekawe. Nie, teraz musimy... Nie przełączyłem ścieżki. No bo tak się bawiłem, do tamtej strony pojechałem, tutaj później do tej. Ono nam po kolei sobie robiło. Można by było tak zrobić, że co drugi przejazd do końca pola dojedzie, wszystko obrobi, no i z powrotem będzie wracać i już kończyć pole. Musimy teraz pewnie cofnąć, bo się rozgadałem i nie przełączyłem, a tam mamy jeszcze jeden przejazd do zrobienia. Tutaj wcześniej robiłem sobie tym karierem, no i fajna sprawa, mogłem wcześniej wszystko zrobić. Zobaczcie, zima jest. Po rzepaku tutaj ma więcej wilgoci, tutaj jednak ten rzepak dużo wyciągnął, ale za to więcej masy teraz wprowadzimy do ziemi. O, zobaczcie, cyk, który to będzie. Dwa musi ominąć. O, tak jak teraz pewnie będzie. Okej. Dobra, autotrack włączamy. Nam samo zawraca. Myślałem, że te uwrocie tylko na jeszcze większy kawałkach się tutaj sprawdzają, ale tutaj mamy 5 hektarów, na nasze warunki to już jest duża działka. No i też widzę, że to fajnie się tutaj sprawdza w takiej pracy. Właśnie mam możliwość sobie sprawdzenia tych uwroci automatycznych. No i widzę, że to jest fajna sprawa. Tu już słupy sobie wcześniej obrabiałem, żeby tutaj nie było żadnych omijaków, żeby to ładnie wyglądało. Tutaj podbijał ten rzepak też po tym wadesztacie, ale już dużo mniej go tutaj było. Tutaj jeden przejazd na głęboko by pewnie zamknął już sprawę. No ale chcę zniszczyć te samosiewy. No nareszcie to trzeba było, bo jest straszna kapucha. One teraz będą już nam się rozkładać, później przejazd na głęboko i będziemy siać jęczmień. Jeszcze jakiś pewnie NPS się rozrzuci pod korzeń. No moc czuć, wam powiem, naprawdę moc czuć. Taka 5-metrowa talerzówka tutaj sobie spokojnie radzi. Ciekawe, można by było zapiąć jeszcze tego bezurkowca 4-metrowego, co mam. Jak on by sobie tutaj właśnie radził. Można najwyżej tam parę przejazdów tylko zrobić, bo nie chcę na razie wszystkiego robić dopiero przed samym siewem. Żeby wilgoć wyciągnąć się na górę i od razu w to później siać. Ciekawe, jakby tam sobie radził. No już tutaj mówię, w talerzówce od 7.24 lepiej idzie. Dobra, teraz uwrocia nie będziemy robić, bo tam mamy aż przejazd. To tutaj zrobimy ręcznie. Joystick też bardzo fajny. No wiecie, w tym John Deere, w innym wyposażeniu jest ten, nie wiem, taki pokrętełko małe, no to do mnie całkiem nie przemawia, ale to już jak najbardziej, no to już może z Fendem konkurować, chociaż nie powiem, w łanie jest joystick lepszy, bardziej do mnie przemawia, jest dużo wygodniejszy. No duży zagłówek wyjdzie niestety.
No ale trzeba się bawić, wiadomo, to są testy, wszystko chcemy przetestować. Jeszcze mogę powiedzieć, że no nie wiem, może dlatego, że nigdy wcześniej nie miałem okazji pracować John Deere'em. Ta obsługa jest trochę trudniejsza, mi się wydaje, ale może właśnie dlatego, że się jeszcze nie przyzwyczaiłem. Bardziej to jest takie skomplikowane. Wszędzie jest to bardziej takie przejrzyste. No, teraz czuję, może troszeczkę podniesiemy do góry, bo aż 1900 obrotów ładnie. I tu mamy właśnie, może przez to jest, że ma więcej funkcji. No nie wiem, może to jest lepiej, że ma więcej funkcji. Ale też nie musimy tutaj chodzić w monitorze. Tu jest fajna sprawa, że mamy przyciski do tego. Czyli co tam chcemy mieć podgląd albo coś ustawić. To sobie zobacz, klikamy tak jak teraz silnik. Przekładnia. Mamy tutaj trzy tryby pracy przekładni. Auto niestandardowe i ręczne. A teraz wejdźmy w hydraulikę. Także dobra, ja kończę tego vloga. O, tutaj możemy sobie zrobić chyba uwrocie, chociaż tamten rów jest. Trzeba by było większe uwrocie sobie ustawić, wtedy miałby większy zapas na takim zagłówku, gdzie jest na przykład rów po skosie. Teraz idziemy tu, to zrobimy jedno mniej. No, akceptuj, dobra. Ale nam nie zaakceptowało. Dobra, zrobimy teraz ręcznie sobie. I tutaj zrobimy linię od tej strony sobie. Bo już teraz został taki klin tylko. Tu możemy iść po długości, więc ja się zatrzymam. Tutaj było ustaw ścieżkę. A, nowa ścieżka. I później fajnie, bo tutaj możemy sobie to przerzucać między tymi ścieżkami. Można zrobić dwie linie AB, a w nawigacji u mnie wszędzie tylko jedną linię AB na jednym polu, a później obrys ewentualnie. No, ustawimy A, opuścimy tylko najpierw. No i tu miałem tempomat 11,6, ale zwiększymy. Tutaj też jest fajne pokrętło, które jest w Fendzie One, w którym właśnie obroty możemy sobie zwiększać. Dobra, zrobimy B i już autotraka możemy sobie włączać. Jeśli chcemy ścieżkę przesunąć, to naciskamy tutaj. No ładnie nam to miesza, zobaczcie. Ale ziemia jest bardziej wysuszona niż tam, gdzie wcześniej były samosiewy robione. Teraz mam nadzieję, że w nią będzie deszcz padał i będzie wilgoć na siew jęczmienia. Także to tyle, jeśli chodzi o testy John Deere'a. Może za wiele tutaj nie powiedziałem, dużo rzeczy już zapomniałem. Mogłem w sumie z przedstawicielem coś mogliśmy razem nagrać. No ale możecie sami sobie przetestować. Tutaj nie tylko youtuberom są takie ciągniki udostępniane. Mieliśmy informację, że zbliża się do granicy, bo tutaj był słup i ja sobie tak to zrobiłem wcześniej. Tutaj dealer właśnie Fricke działa prężnie.
Jeżeli chcecie przetestować taką maszynę, to odzywajcie się. Ja jestem naprawdę pozytywnie zaskoczony. Wcześniej myślałem, że John Deere nie ma podjazdu do Fenda, ale tutaj jeśli chodzi właśnie o takie wyposażenie, to już mówiłem, jak najbardziej śmiało może konkurować. Tylko to wiecie, to jest moja opinia, nie sugerujcie się może aż tak mocno tym. Ja mówię o swoich odczuciach. Dobra, zrobię sobie teraz ten zagłówek, a z wami się już żegnam. Zobaczę, może jeszcze bez orkowcu go właśnie przetestuję. Ile wyciągnie w nim. Duży minus, nie wiem czy teraz słyszeliście głośno, te wspomaganie chodzi. Nie wiem czy to w każdym tak John Deere, tutaj słyszałem, że podobno w każdym. To za to duży minus właśnie, nie wiem. Ktoś ma John Deere, to niech się wypowie. Duży minus maszyny półzawieszanej, czyli wykańczanie tych poprzeczniaków, zagłówków, jak to ja nazywam. Dobra, to na tyle. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, cześć.